Siemanko, dzisiaj temat mi bardzo bliski, bardzo trudny, bolesny, też dotykający, myślę, że nie tylko mnie, ale też i wiele innych osób, bardzo dużą część z was prawdopodobnie. Body shaming. Nie wiem, czy jest jakieś fajne polskie określenie, ale to po angielsku jest fajne, więc z niego korzystam. No dobra, ale Maro, dlaczego ty się w ogóle zajmujesz takimi rzeczami? Co ty jesteś, jakiś psycholog, czy jakiś mózgolog jesteś? Nie no, nie jestem mózgologiem ani psychologiem, natomiast jestem osobą, która wielokrotnie w swoim życiu spotykała się z mniejszymi bądź większymi przypadkami właśnie takiego body shamingu. Teraz mam problem z tym, żeby to jakąś nazwę po polsku, nie wiem. Okrywanie wstydem ciała, nie wiem. Część z was, szczególnie nowszych subskrybentów, tego nie wie, że ja kiedyś nie wyglądałem tak, jak wyglądam teraz. Wyglądałem tak, jak widać na tym zdjęciu, byłem dużo, dużo, dużo cięższy. Mniej więcej 40-50 kilo cięższy. Tak wyglądałem przez większość swojego życia. I przez bardzo dużą część swojego życia co chwilę wysłuchiwałem uwag dotyczących, że mam cyce duże, że mam miażdżyce jajec, bo mi brzuch miażdży jaja. Więc no, nasłuchałem się najróżniejszych rzeczy w świecie na swój temat. Często niby na zasadzie, że taki żarcik, wiesz, nie no, ja to tak wiesz, jakiś żarcik, no to, że żartować nie umiesz, kurwa. No a ja no, musiałem się śmiać, no bo co, no przecież jak się, co, no, się popłakać mam, no kurwa, no nie no. Jestem w stanie się postawić na sytuacji osób, których tego typu rzecz, takie wytykanie tego, jak ta osoba, jak dana osoba wygląda, jestem w stanie się postawić na miejscu tej osoby, szczególnie, że nawet w tej chwili, mimo tego, że schudłem, że no nie wyglądam tak, jak wyglądałem kiedyś, w dalszym ciągu pozostały mi na ciele pewne pozostałości, ślady, pamiątki po tamtym czasie. Mam zdecydowanie za dużo, jak na mojego skóry na brzuchu, na klatce piersiowej i nie chcę słuchać o żadnych kurwa kremikach, błagam was, ja naprawdę już zdążyłem research zrobić, uwierzcie mi. I wiem, że to jest coś, czego nie jestem w stanie zmienić, tak jak ktoś ma, nie wiem, krótkie, przysadziste nogi, albo wielką głowę, albo jest kurwa łysy, to nie ma na takie rzeczy, nie wiem, ćwiczenia, jogi, medytacji i od tego się poprawi, albo jedz więcej warzyw, synu. To jest po prostu coś, z czym trzeba żyć i to są bardzo często rzeczy, które są trudne dla danej osoby. Inni właśnie tak sobie zażartują, że takie, o, ty masz taki kurwa dużą głowę, nie, to takie śmieszne, takie słodkie jest w sumie nawet, ale dla tej osoby to jest kurwa wielki problem i nawet nieświadomie taki rzucony żarcik jest bardzo często, bardzo dla danej osoby przykry. Natomiast tym bardziej przykro robi się, jeżeli jakiś pan albo pani w bardzo bezpośredni sposób pisze ewidentnie po to, żeby komuś zrobić krzywdę, nawet jeżeli potem mówi, że to nie o to chodziło. Bo to ewidentnie widać. Ja w ogóle o czym to ja gadam, bo ja się zastanawiałem nad nagraniem takiego filmu, takiej treści już od dłuższego czasu. Nie wiedziałem za bardzo, jak do tego podejść, natomiast w tej chwili się już nie zastanawiam, jak do tego podejść, po prostu nagrywam i mówię, co mam w głowie. Punktem zapalnym do tego, żeby nagrać ten film, była sytuacja sprzed kilku dni. Mianowicie spotkało to moją serdeczną koleżankę, Kasię Trochimczuk, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Cześć Kasiu, dedykuję ci ten odcinek. Wspaniała osoba, bardzo pozytywna, uśmiechnięta, malutka, drobniutka, śliczna dziewczyna, która była albo w ten weekend, albo w poprzedni jakoś, no któryś tam weekend niedawno, były zawody w Łodzi Double Trouble, no tam była na tych zawodach, brała udział w tych zawodach, no jak to na zawodach, były robione zdjęcia. Olek robi sobie klina na zdjęciu, a kawałek bliżej, jakby w kierunku fotografa stoi Kasia. No i fajne zdjęcie, ogólnie lajeczka dała, mu fajnie, zajebiście, fajny, dobry clean ball. W pewnym czasie tam zalajkowałem, to zapomniałem o tym zdjęciu. W pewnym czasie znowu mi się to zdjęcie wyświetliło, że tam jakiś komentarz, a z ciekawości kliknę. No i klikłem i kurwa rozpętała się burza w mojej głowie. Mianowicie jakiś pan, ja nie będę mówił konkretnie kto, dlaczego. Tutaj zamazuję zdjęcie profilowe, nazwisko, z tego względu, że po pierwsze to nie był publiczny post, tylko to był post przeznaczony dla znajomych, więc no to ja jakby to traktuję w taki sposób, że no nie powinienem czyichś danych w takiej sytuacji pokazywać, bo jak ktoś pod jakimś publicznym postem publicznie coś komentuje, no to jest kurwa dla mnie publiczne, można pokazywać. W tej sytuacji tego nie robię, to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że już miałem nieprzyjemności z tym typem, delikatne, o czym powiem później, taki bonusik. I nie chcę mieć po prostu kurwa kolejnych, bo po prostu nie mam na to ani siły, ani czasu, ani ochoty. No i co ten pan napisał? Pan napisał: ten tyłem w różowych gaciach to niby jest jakaś kobieta? Niby jakaś kobieta jest? No, powiem szczerze, że jak zobaczyłem ten komentarz, to po prostu najpierw zamarłem, potem się zagotowałem, potem miałem ochotę wybiec z domu, znaleźć go i udusić. Ja naprawdę jestem, mówię, ja jestem naprawdę w stanie postawić się na miejscu osoby, której coś takiego dotyka. I wiem, że to nie było przyjemne, niezależnie od tego, kto jaką ma samoocenę, jak znosi przytyki,
polityki, nieważne, nieważne, może być to osoba, po której wszystko spływa jak po karce, ale taki komentarz i tak, tak czy inaczej byłby na pewno dla tej osoby nieprzyjemny. Pojawił się pierwszy komentarz mu się sprzeciwiających, on to nie widział w ogóle problemu, ale że o co chodzi w ogóle, no co, nie można wyrazić swojego zdania, czy o co chodzi? Pojawił się drugi komentarz od tej samej osoby sprzeciwiający się, no dobrze, to zmieniam na ten, z to, bo wciąż nie jestem pewien, a bo tutaj w ogóle jest napisane, że ten tyłem w różowych gaciach, na samym początku było to tyłem, to już w ogóle, to nawet już bezosobowo, to kurwa, krzesło kurwa, to jest kurwa krzesło w gaciach. Long story short, rozpętała się delikatna gównoburza w tym wątku, no myślę, że rozumiecie dlaczego, dużo osób się ujęło po stronie Kasi, zaczęła tu, niektórzy bardziej, niektórzy mniej kulturalnie, ja mniej kulturalnie, zaczęliśmy tłumaczyć temu panu, dlaczego się myli. Ja to nawet zostałem zbanowany na 24 godziny na Facebooku, żeby było śmieszniej. A żeby było jeszcze śmieszniej, to ja jego komentarz zgłosiłem na Face'a i nic. Jest spoko, ten komentarz jest okej, okay, nie ma nic złego. Natomiast mój komentarz, którym jadę po nim za to, co zrobił, już został zbanowany. No okej, okay, dobra. Bardzo ciekawa rzecz się w ogóle jakby w toku tej całej wymiany zdań zdarzyła, której mam nadzieję wszyscy wyciągną wnioski. No, mianowicie, na samym początku, kiedy była jedna osoba i coś tam napisała, że jej się nie podoba z tym, co on napisał, to on cały czas był pewien siebie, że tu kurwa, ale co tam, będę robił jak chcę i w ogóle, ale w czym problem. Natomiast im więcej osób się pojawiało, im więcej osób się sprzeciwiało, im więcej osób wstawało i powiedziało nie, kurwa, tym koleś miękł coraz bardziej. Także w pewnym momencie tak, gdzie na początku startował z pozycji, że ja nie mam zamiaru za nic przepraszać, bo niby za co mam przepraszać, w końcu przeprosił, ale w takiej formie, że to było gówno nie przeprosiny, ale, no, ale mimo wszystko, no to jednak był spory przeskok, bo bardzo dużo osób nie chce się w tego rodzaju rzeczy angażować, jak ktoś takiego widzi. I teraz tak, o ile ja rozumiem niechęć do angażowania się w tego typu konfliktowe sytuacje na żywo, no bo można w mordę dostać, albo kurwa nóż pod żebra, no ja jestem w stanie to zrozumieć, że ktoś nie chce się w takiej sytuacji bezpośrednio zaangażować, bo to można fizycznie to dostać. Natomiast w internecie nikt wam przez Wi-Fi kurwa nic tam nie wsadzi w oko, więc za każdym razem jak widzicie, że coś takiego się dzieje, błagam, zareagujcie. Dlaczego? Ponieważ takie osoby czują się totalnie, ale to totalnie bezkarne w internecie. Wy i tak mu jakby, pisząc jakiś komentarz w internecie, no nie zrobicie tej osobie krzywdy, to nie będzie jakaś nie wiadomo jako sprawiedliwość dziejowa, ale w momencie, kiedy ujmiecie się za osobą poszkodowaną, bo to jest, jakby nie patrzył, osoba poszkodowana w takiej sytuacji, i staniecie przeciwko takiemu panu, to wtedy po pierwsze ta osoba, która jest poszkodowana, na pewno lepiej się poczuje, że ktoś się za nią ujął, że kogoś to obchodzi na bank, a taki pan, no może nie na zasadzie, że to będzie nauczka na całe życie, już przestanie, ale to będzie jakiś sygnał, że to nie jest tak, że możesz kurwa wejść do internetu, keyboard warrior, napisać cokolwiek chcesz, jakimkolwiek chcesz, w jakikolwiek sposób i być bezkarnym. A co jest ciekawe, takie osoby, które są w stanie pisać takie okropne rzeczy o innych ludziach, z drugiej strony na swoim punkcie są niesamowicie delikatne, ponieważ koleś napisał coś takiego o Kasi, natomiast w momencie, kiedy ja zacząłem coś pisać o nim, nie przebierając w słowach, no bo dlaczego niby miałbym przebierać, no jego językiem do niego rozmawiałem, językiem chama i prostaka, no to, no to zgłosił mój komentarz, no bo on, bo mu się nie podobało, to ja napisałem o nim, no kurwa, no to chyba hipokryzją trochę śmierdzi, no. Ci najgłośniejsi, co najgłośniej szczekają, to są na ogół najmniejsze pieski, kundelki, kurwa, chihuahua i takie inne pierdolety. Oni są głośni, bo ludzie na takie coś reagują na ogół, po prostu ludzie z takim gównem i z takim syfem po prostu automatycznie, naturalnie nie chcą mieć nic wspólnego, więc automatycznie się dystansują i se kurwa gada, po prostu nie wtrącają się, i w momencie, w którym się te osoby nie wtrącają, się dystansują, to taki pan za każdym razem, po każdej takiej sytuacji czuje się coraz bardziej taki, że on może to robić, że to, że to jest mój sposób na to, żeby poczuć się lepiej. No bo po co on to robi? Koleś ma prawdopodobnie, nie wiem, jestem psychologiem, ale jestem w stanie naprawdę spore pieniądze postawić, że koleś ma naprawdę problemy ze sobą, ma jakieś kurwa kompleksy straszne, boi się kobiet najzwyczajniej w świecie i dla niego silna kobieta to jest najgorsza rzecz, bo poradzić sobie może tylko z taką malutką, słabiutką, taką, co to w ogóle nic sama nie zrobi, tylko proszę odkręć mi kurwa ten słoik. Założy się, że jest kurwa coś, taka sytuacja, bądź bardzo podobna w jego życiu, więc musi robić coś, żeby poczuć się lepiej, bo jak widzi silną babę, to czuje się zagrożony, więc musi ją tam kurwa
coś jej tam zrobić, żeby było źle, to go wy musicie reagować, bo dana osoba, bo taka pokrzywdzona osoba w tym konkretnym momencie może prawdopodobnie nie będzie miała siły w sobie tyle, nawet nie będzie wiedziała, co ma zrobić, no bo jak zareagować? Nie wiadomo za bardzo, co zrobić, ale jeżeli jakaś osoba z boku zareaguje, to ma podwójną noc, moim zdaniem. I więc bardzo was proszę, w takich sytuacjach, kurwa, zawsze reagujcie! Stawajcie po stronie słabszego, pokrzywdzonego, nawet jeżeli Kaśka nie jest od niego słabsza, bo pewnie by go na klatę tam wycisnęła z 15 razy, to nie w tym sensie słabsza, ale jakby osoba pokrzywdzona zawsze trzeba... Osobę pokrzywdzoną zawsze trzeba traktować jako tą słabszą, koniec, kropka, kurwa, i trzeba jej pomagać, trzeba jechać jak po burę i suce, po ludziach, którzy są dla innych kutasiarzami i tak. Ja tak wam życzę. Ja po prostu się już zakotowałem, się zapieniłem. Nie bądźcie... okej. Okay. Puenta? Nie bądźcie dla siebie kutasiarzami, proszę. Ale jeżeli już ktoś jest dla kogoś kutasiarzem, to dla niego trzeba być, kurwa, potrójnym kutasiarzem i się nie bać tego. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zdenerwowałem się, zgrzałem, spociłem, zdenerwowałem. Kasiu, jeszcze raz bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Jesteś wspaniała. Uwielbiam cię. Wszyscy cię kochamy, serce, nie przejmuj się tym panem. Jezus, panie, się zdenerwowałem.